Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w materiale dotyczącym konsumabli i wszelkich odpałek, jakich używam na PVP. I tak na PVP zaznaczam, ponieważ na tym kanale w sekcji poradników znajdziecie osobny materiał dotyczący PVP: do tego, jak się ubierać, jakich konsumabli używać, gdy idziecie na Przykład na ekspedycję, no i dobra, od samego początku, czego używam na sam start, gdy idę na PvP, czy wychodzę w otwarty świat? Oczywiście, żywność na cechy, ponieważ mając już 60 level, mając przedmioty na gierskorze 600, chcę osiągnąć ten, te, te pułapy. 300, 200, tak? To jest taka oczywiście można grać na różnych innych ułożeniach cech, powiedzmy 200 siły, 150 inteligencji, 175 kondycji. Można jak najbardziej, ja gram akurat w tym konkretnym bildzie 300 inteligencji, 200 kondycji. Te wartości są troszeczkę wyższe, ponieważ Gear jest wyższy, ale chodzi o to, żeby ten 300-200 złapać. Żeby to złapać, w moim przypadku, no to glazurowana niedźwiedzina ze smażonymi warzywami, która daje inteligencję i kondycję. Oczywiście jest u mnie odpalana od razu na start. Ale to nie jest tak, że ja to odpalam, bo to jest najlepsze wyjście i tak trzeba robić. To działa w taki sposób, że w zależności od tego, jak macie rozłożone cechy w przedmiotach, to później. Na samym końcu tym jedzeniem dopełniacie, żeby właśnie osiągnąć jakieś wartości. I tak jak dajmy na to, ja mam tutaj 174 inteligencji i 144 kondycji. I w tym przypadku mógłbym używać sobie jedzenia na 40 inteligencji albo 40 kondycji. Nie ma żadnego problemu. Problem zacząłby się w momencie, gdybym miał na przykład po, na start. Jeszcze przed rozdaniem punktów 174 kondycji i 174 inteligencji. Oczywiście takich wartości nie mogę mieć, ale załóżmy, że żeby tak było. Także tej kondycji mam dużo, dużo więcej, a chcę mieć tylko 200. No to wtedy takiej niedźwiedziny muszę użyć, ponieważ daje mi odpowiednie wartości kondycji. Oczywiście w przypadku takim jak ten, ja. Swoją decyzję opieram także na cenach, jakie są na markecie, ponieważ te ceny są różne. I czasami jedzenie na kondycję może być tańsze, a może być droższe od tego, którego używam na co dzień. Tak, no i ja sobie tutaj już zaznaczę, że znaczy wyklikam: chcę używać 300-200, przebijam to 300, ponieważ ten gear score jest wyższy Na moich przedmiotach w tym aktualnym bildzie. No i z takimi wartościami już mogę wyjść sobie na pole walki tutaj, dla. Przykładu pokażę wam jedzenie jeszcze na kondycję 40 i dajmy na to ciasto marchewkowe, które daje siły 24 i kondycji 16. Więc musicie po prostu sobie pokombinować, poszukać, posprawdzać, zastanowić się, jakiego jedzenia szukacie i tak dostosować swoje cechy, żeby grało się po prostu dobrze. Kolejny element odpałek z żywnością, który stosuję, no to pustynne desery. Pustynny wschód słońca tieru 5. To jest oczywiście najwyższy, i gdy chcę minmaksować, czyli powiedzmy iść na wojnę, no to odpalę ten tieru 5. Tak? On mi się odpala na pasek, jest, i możecie zobaczyć nad paskiem. many, on się znajduje, ale na co dzień, gdy biegam sobie napad na posterunki, czy biegam po otwartym świecie, no to tieru drugiego jak najbardziej wystarczy. Takie jedzenie, taki napój w zasadzie. Skraca czas trwania obrażeń periodycznych o 17,5% na 40 minut przy tierze 5. Czyli te wszystkie, wszystkie obrażenia rozkładane w czasie, np. podpalenie, jest skrócone o 17,5%. Tutaj, jak dołożymy tam jeszcze jakieś powiedzmy perki na armorach, to można bardzo fajne liczby wyciągnąć, ale raczej niewiele osób pod to gra, a taka żywność może być tutaj sobie odpalona. Ok, kolejna żywność to zwykła. Żywność i w przypadku postaci na inteligencję uruchamiamy sobie wzmacniający solidny posiłek, ponieważ daje nam zwiększoną regenerację many. A tej many nie chcemy nigdy mieć za mało, chcemy mieć tej many jak najwięcej, żeby się po prostu nie zatrzymać, żeby ciągłość w używaniu umiejętności. Ale w przypadku postaci, która gra pod siłę, która many nie zużywa, no to solidny posiłek, który regeneruje punkty zdrowia, jest tym wybieranym zamiast wzmacniającego solidnego posiłku, który generuje manę i tutaj jest jeszcze taka jedna sztuczka, że ten posiłek wrzucamy sobie na pasek. Wrzucamy sobie na pasek i w przypadku, gdy mamy sytuację awaryjną i musimy się odleczyć, to możemy takim solidnym posiłkiem także także się leczyć, możemy go odpalać w trakcie walki, jeżeli jeżeli mam na to czas, jeżeli mam na to miejsce. Tak, w przypadku postaci magicznej wrzucamy podkę do many. nie wrzucamy żadnego kolejnego posiłku, zostawimy sobie ten solidny tutaj na pasku. Okay. kolejna rzecz to osełki. Osełki, które zwiększają obrażenia od broni. W przypadku Tieru V jest to 7% na 40 minut, ale tych osełek używam tylko i wyłącznie na wojnach. Tak, na co dzień biegam sobie z osełkami. Tieru drugiego, czyli słabą osełką, która zwiększa obrażenia od broni o 4% na 25 minut. Pyk, osełeczka jest odpalona. I w tym momencie możemy przejść do tych przedmiotów, których używam cały czas, które są na pasku, czyli to, co zawsze i wszędzie, czyli nasycony eliksir leczniczy bez znaczenia, jaką grasz postacią. On ma być na pasku. Oczywiście, jeżeli jesteś w trakcie levelowania, dopiero co wbijesz 60 level, nie, może nie masz golda w jakiś sposób. Chociaż te eliksiry lecznicze są ekstremalnie tanie i kosztują po 2-5 groszy na, na serwerach, no ale możesz po prostu nie mieć. To wtedy mieszkać tyru czwartego, nic się oczywiście złego nie dzieje. Kolejna sprawa to nasycone eliksiry regeneracji. i Jest to podka, której używa się najwięcej i najczęściej ponieważ ona jak schodzi z czasu odnowienia ma być od razu odpalona jeżeli wchodzisz do walki albo jeżeli jesteś w trakcie walki. Tak, ona jej się używa jako prepodki, właśnie, czyli przed wejściem do walki, klikasz i te punkty zdrowia są regenerowane w trakcie walki, jak powiedziałem też jest to klikane, zapamiętajcie, macie tego używać, ale nie trzeba używać podki tieru 5. Można spokojnie używać pospolitego eliksiru regeneracji, czyli podka, regenka, tieru drugiego, ponieważ różnice są naprawdę bardzo małe. Ta przywraca 40 punktów zdrowia przy odpaleniu, ta 240 punktów zdrowia przy odpaleniu. Ale obie regenerują przez ten cały czas działania, przez te 10 sekund 0,7% maksymalnego zdrowia. Różnica kolejna pojawia się przy manie, ponieważ ta mniejsza, daje półtorej punkta mana, ta większa 3 punkty many, więc y, różnice nie są po prostu duże a potki regeneracji TTR-u 5 potrafią być bardzo drogie. Czasami są po dwa golda, czasami są po 15, więc jeżeli są po 15, to wiadomo, że nie chcemy jeździć na tych piątkach. Po prostu w moim przypadku, gdy gram jakimś buildem bardzo mocno manożernym, to czuję różnicę między tymi dwoma potkami. I wolę wtedy na tych piątkach grać, zdecydowanie, jeżeli jest to build bardzo, bardzo manożerny, ale jeżeli jest taki umiarkowany, to, to spokojnie na, tych, na tym tierze drugim można sobie grać. I ostatnia rzecz, czyli konsumable do redukcji obrażeń. I tutaj już musicie, moi drodzy, sami sobie rozkminić, jaki typ obrażeń chcecie redukować. Ponieważ mamy maści dębowego ciała i pyły z klejnotów. Pyły z klejnotów zmniejszają obrażenia od żywiołów o 35% na 20 sekund lub do czasu otrzymania dowolnych obrażeń 15 razy. A maść dębowego ciała pochłania obrażenia fizyczne o 30, czy zmniejsza obrażenia fizyczne o 35% na 20 sekund i e, też to jest przez 15, 15, 15 uderzeń. Ja gram na ogół z pyłkami. Na ogół gram z pyłkami, ale oczywiście tieru 5 od pałki wyciągam dopiero na wojny. Tak na co dzień biegam sobie z jakimiś tutaj trójkami, na przykład yy, dwójkami, czasami nawet czwórek kompletnie nie używam, więc albo piątki, albo dwójki, trójki. Tak? Dwójki, trójki to jest otwarty świat, napad na posterunek, a piątki to są wojny. No są wojny, to już musicie sami sobie podjąć decyzję, co Was bije, tak naprawdę, z czym macie problemy, czy, czy są to właśnie obrażenia od żywiołów, czy są to obrażenia fizyczne. I tak naprawdę to by było na tyle. Tej ja też taki bonusik, mówiłem, że to będzie o PVP, ale skoro mam to przy sobie, to, to też o tym PVE opowiem. Moi drodzy, z kolei, jak idziecie na ekspedycję, to nie używacie żadnych pyłków ani, ani ma maści dębowego ciała, ponieważ one są po prostu droższe. Zamiast za to możecie wziąć eliksiry ochrony, które działają w taki sam sposób w zasadzie, tylko że są o wiele, o wiele tańsze. Tak, też pochłaniają, też pochłaniają obrażenia od danego rodzaju przeciwników, tylko że tutaj właśnie jest dany rodzaj przeciwników. Ale o tym w materiale dotyczącym PVE jest troszeczkę szerzej powiedziane, więc zachęcam po prostu do obejrzenia również tamtego filmu. Ja się kłaniam niziutko. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał będzie przydatny. I że widzimy się w kolejnym, albo na Twitchu, na streamach, które odbywają się w poniedziałki, środy i piątki, regularnie o godzinie 9. Jeżeli natomiast mnie nie ma z jakiegoś powodu, no to zachęcam do odwiedzenia Facebooka, Discorda, czy karty społeczności na YouTube, ponieważ tam wrzucam informacje, gdy streamy się odpalają, gdy mnie nie ma, a także informacje o tych dodatkowych streamach, które pojawiają się także we wtorki i czwartki, albo w normalne dni wieczorami. Tak więc... Zachęcam do śledzenia, życzę miłego dnia albo dobrej nocy. Cześć, cześć!